Cześć, to pomarańczowy kruk. Szybka akcja dzisiaj. A dlaczego szybka akcja? No bo zaraz wyruszam autostopem. Trochę się tu zmieniło. Byłem tu dwa razy w życiu. Dwa razy jechałem na stopa do Dama Palawa, do ośrodka medytacyjnego. No i ktoś mi kiedyś tu powiedział, że tu będą apartamentowce, czy tam jakieś bloki mieszkalne. No i są. To prawda. Bo myślałem, powiem szczerze, że to wszystko będzie wycięte. Tak 3 lata temu bodajże tu byłem, albo 4. Bardziej 4. No, wszystko się zmienia, ale nie aż tak. Jakieś niecałe 200 km. Droga na Oleśnicę, droga na Kalisz. Jest godzina w tej chwili 12:19. O, tu już widzę stację, więc 12:20. Od tego czasu liczymy czas. Samochodem da się pokonać ten odcinek w 2 godziny 20 minut. No myślę, że tak 4 godziny to byłby bardzo dobry czas. 5, tak się zdarzało właśnie. 2 razy. Ta-dam! Amic Energy. I love you. No, rozmawia mi się dobrze po przerwie, muszę przyznać, bo zagadałem do 20 kierowców na stacji benzynowej Amic Energy. Natomiast problem był w tym, że kierowcy byli mili i tak dalej, ale nie jechali w tą stronę. Tutaj mnie parę kilometrów podwiózł, gościu jeden, i na drugiej stacji próbowałem, a teraz sobie stanąłem na wylotówce, jestem... Najtrudniejszy moment teraz jest. Tak to wygląda, samochody ruszają. Do bagażnika rzeczy? Tu na siedzenie. Dobra. A tamto... tak w sumie zobaczyliśmy. Nie naskał. Fajnie, fajnie. No a tam właśnie przy koło mojego domu, to tam już jak kierowca tą decyzję podejmuje, że zjeżdża na tym przystanku. Nie, bo po prostu każdy byśmy... musi nieść swój krzyż. Wzięliśmy cię, to byśmy się pozabijali tutaj. Świadek będzie, to Bóg załatwi ciężko. Tak, dokładnie. Aż tak, nie? To kawał świata to wydaje z tobą. No. No i ten. Pod Oleśnicą. Jestem już po 3 podwózkach, 2 godziny 40 na liczniku. No i jestem przy takiej stacji benzynowej pod Sieradzem. Ale ona jest nieczynna. Kiedyś to będzie bardzo fajny punkt przesiadkowy dla autostopowiczów. Kurczę, fajnie, dobry jest czas, bo jeszcze 68 km do celu tylko, a już za mną ile? 110, więc pozdro. Nie wiem, czy jesteś w temacie kamerek. Tak.
się szarpnąłem, bo... Co tam jest? Dama Pallava to jest nazwa ośrodka. Dama to są nauki przebudzonego. Albo Dama to też może znaczyć rzeczywistość w języku Pali, takim seroindyjskim. Bo Pallava to jest taki pąk jakby, kiełek, coś takiego. Pąk Dammy, pąk nauki. Wiedź. I rzeczywiście, to jest tutaj, no. Niesamowite. Tak jest. W ten sposób nawet to biorę. Tak. Znaczy to na razie nie ma segregacji, a podczas kursu jest, że wchodzimy na salę medytacyjną z dwóch stron, nie? I na sali jesteśmy wspólnie, a tak to w ogóle się nie widzą kobiety i mężczyźni. Okej. PK, jak pomarańczowy kruk. Dzięki, Irek. Cześć. Dzięki za współpracę i do... Będziesz jeszcze? Przyjedziesz? Tak. To do zobaczenia. Dzięki. And yeah, it was quite... Unfortunately, it was quite cold, the floor. Dzień dobry. A co ty tak cienko ubrany? Tak cienko. No w takiej tej na mróz? Przecież... Jestem przecież, wiesz, przyzwyczajony do niskich temperatur. No ale nie aż tak. Aż tak. Cześć, tu pomarańczowy kruk. Udało się dojechać do Dama Pallava, do ośrodka medytacji. Super, bo co prawda trzeci raz robiłem w życiu tę trasę autostopem. No ale dwa lata nie autostopowałem, więc nie byłem pewien swoich skilli. Nie byłem pewien, jak świat zareaguje na to, że ja tu znowu chcę prosić ludzi o podwózkę, ale dało radę. Słuchajcie, mój ostatni kierowca, czwarty, samochód marki Skoda, rejestracja PK, jak pomarańczowy kruk. Czyż to nie jest niesamowite? Dla mnie to jest fenomenalne, no. Także podróż przebiegła spoko, w sposób taki, no... Czwórka kierowców, dwie pierwsze podwózki to były takie minimalne i troszeczkę czasu mi zajęło, żeby opuścić Wrocław na taką, być dosyć wysuniętym poza Wrocław, a potem z takiego miejsca pod Oleśnicą do Sieradza, to mnie podwiozła osoba, która, gościu, kierowca, który też opowiadał, ja opowiadałem o medytacjach, a on opowiadał, że ze swoim kolegą w taką 9-miesięczną podróż raz się wybrali jachtem dookoła świata i tam na oceanie, na Pacyfiku, od jednego portu do drugiego to 30 dni. Mieli taki odcinek, że nie zawijali do portu. No to takie podobne stany medytacyjne tam się włączają. Ale to taki zupełny off-topic, chociaż dla niektórych ciekawy, z pewnością.
No i tam popełniłem przy tym Sieradzu, jak mnie podwiózł do Sieradza, popełniłem błąd, bo ostatnim razem wysiadałem tam przy innym zjeździe i to było jednak lepsze, ale coś mi się tam pomyliło w głowie. Pomyślałem, nie, ja wysiądę wcześniej tutaj, no i tak, stacja benzynowa nowo powstająca, wysoki ruch. Nie ma się gdzie zatrzymać, samochody nie mają się gdzie zatrzymać. Musiałem 3 km iść z plecakiem, z plecakami właściwie, tak? Bo laptopa wziąłem do montażu. No i trochę mi to zajęło, jak już doszedłem na takie miejsce, gdzie mogłem już łapać tego końcowego stopa, no to już się zaczęło ściemniać, a wcale to nie była taka miejscówka idealna. Ja też o tym wiedziałem, ale Irek, dzięki Irek, ten właśnie z rejestracją PK, super, wszystko się udało, byłem na miejscu, 8 dni odosobnienie, znajomi, oczyszczenie, nie będę się tu akurat w tym filmiku rozwodził na temat medytacji, bo część z Was pewnie jest zainteresowana, ale część z Was tutaj jest po to, żeby słuchać o lesie, o drzewach. Także powiem szczerze, takie hasełko mi ostatnio wpadło do głowy. Las, drzewa i szczęśliwe życie. To jest teraz hasło moje tutaj, mojego kanału Pomarańczowy Kruk. No bo można powiedzieć, że ta wyprawa autostopowa, o której opowiadam i ten filmik, no to jest taki moment graniczny, obrazujący przeobrażenie się kanału. Niegdyś nagrywałem relacje z autostopowych wypraw. Część z Was jest ze mną od początku. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że kontynuacja i pewna zmiana na kanale też Wam się spodoba, bo co prawda też będę autostopował w przyszłości co jakiś czas. To jest takie coś, co już na pewno ze mną zostanie na wieki. Natomiast skupiam się tak na tematyce leśnej bardzo i będę się na tym skupiać. Las, drzewa i szczęśliwe życie. To będzie to, o czym będzie tutaj mowa. Seria sadzonkersi.pl. Sadzonkersi, sezon pierwszy był, będzie drugi, będzie trzeci. Zapraszam serdecznie. Teraz jestem w Łodzi. Za chwilę znowu jadę do ośrodka na chwilę pomagać w organizacji kursu Vipassany, a potem ogień będzie, bo we Wrocławiu będę naprawdę ciekawe filmy dla Was nagrywać. Napiszcie też proszę w komentarzach z tematyki leśnej, czy nie tylko może leśnej z Wrocławia, co byście chcieli, na jaki temat mam nagrać filmik. Mam oczywiście swoje pomysły zapisane. Używam teraz takiego programu, który mi to porządkuje. Porządkuje moje myśli odnośnie YouTube'a, tak powiem. I będę nagrywać. Tu nawet też materiał z Łodzi powstanie, który myślę, że będzie takim materiałem, co może wystrzelić pomarańczowego kruka w kosmos z Teslą normalnie. Jakie skojarzenie z Teslą. Oczywiście chodziło mi, że Elon Musk z Tesli zajmuje się też lotami w kosmos. O to mi chodziło. Tak, no, co tu jeszcze dodać? Będę nagrywać z Wrocławia, a jeśli chodzi o tematykę stricte medytacyjną, to tutaj możecie sobie, część z Was właśnie wybitnie zainteresowana tymi tematami, możecie sobie zapisać w notatniku, kalendarzu. Na początku lutego będzie dużo materiałów o medytacji. Wreszcie. Jest taki plan, żeby po 30-dniowym kursie w Wielkiej Brytanii, moim drugim, żeby pojechać do Hiszpanii, akurat Alicante. Tam już znalazłem sobie takie miejsce na 10 dni, co wynajmę sobie i będę sobie chodził na plażę. Będę sobie
się relaksował, ale będę ciężko pracował, aby stworzyć super filmy o medytacji, żeby zachęcić ludzi do oczyszczania swojego umysłu, do szczęśliwego życia, żeby pokazać, czym jest medytacja, czym jest vipassana, czym są takie kursy, w czym to pomaga. Tego dowiecie się w lutym. A do tej pory las i szalone filmiki pomarańczowego kruka. Hej!